Мы приехали до синагоги Польша. Споткання культур. Ошредок споткання культур. Ошредок споткання культур. Синагога. Старинная, с 15 века, но был пожар, ее реставрировали. Какой лев лежит. Группа туристическая. Аккуратно ступенечки. Здесь вот некоторые люди покупают сувениры. Вот такие вот украшения по 20 злотых продают. Женщина память. А это, наверное, денег стоит. Да, 20 злотых написана цена. Это денег стоит. Украшения, которые можно купить как сувенир на память. Это сейчас нам будут рассказывать о синагоге. А если бы еще понимать что-то, было бы вообще замечательно. Снимать ничего нельзя. 6% осталось. Ясно. Чем тут написано, там уже кто знает, можно почитать.
Там вы говорите, а 84 жидо забито немецкими оккупантами. Невесомый, вообще 6 человек невесомых. Неизвестно пропавших, забиты. Наверное, без вести. Можливо, у цьому будинку сталося те, що оці люди, які на фотографіях, їх замучили під час війни. Тільки зараз. Скільки тоді було людей? Fragment z modlitwą Shema Izrael, będziesz pamiętał, jest jeden Bóg, który stworzył niebo i ziemię. W formie takich pergaminowych zbitków. No, a mezuza nie zawiera, ponieważ to jest gadżet turystyczny przywieziony przeze mnie z Ziemi Świętej i wiem, że jest to tylko sztabka, która imituje mezuzę. Zamieściliśmy ją, ponieważ nie było tutaj mezuzy, a uważaliśmy, że być powinna. Ale jak zejdziemy w dół, zobaczycie Państwo prawdziwą, oryginalną mezuzę z tym wszystkim, co mieć powinna w środku, zamocowaną z odpowiednim omodleniem przez przedstawiciela naczelnego rabina Polski, Michaela Schudricha, na okoliczność otwarcia w podziemiu koszernej kawiarni. Ona tutaj działała, była prowadzona przez żydowskiego restauratora, niestety skończył ją COVID. Znaczy, restaurator żyje, ale w innym kraju, ponieważ wydał pieniądze, które dostał od państwa na wypłacenie zaległych pensji pracowników do Lwowa. No to mamy tutaj przyjaciół z Ukrainy, więc uciekli do Lwowa, ponieważ wydawało mi się, że tam będą bezpieczni, no bo tam no może Niemcy już tak szybko nie dojdą, tak? Kiedy wybuchła wojna niemiecko-radziecka, przyszli po nich i kiedy pan Weissberger dowiedział się o tego holokaustu w mikroskopijnej postaci. Sam mieszczański z umeblowania gminy błędy, dlatego że w jednym z psalmów mamy taki fragment rozsławiony przez Agnieszkę Osiecką i później przez Anię Szałapak w Piwnicy nad Baranami. Grajmy panu na harfie, grajmy panu na serce. Tak, to jest bardzo ciężko. Bardzo dobrze poleruję. Tak, wypasowałem w głowie. To są wszystko oryginały, to nie są jakieś repliki, bo to kiedyś służyło w domach, mieszkańcy nam to poprzynosili do muzeum. Tutaj na przykład widzicie, w Dąbrowie Tarnowskiej była granica zaborów. Tu się kończyła Galicja, a zaczynał się Królestwo Polskie, zaborów rosyjskich. Więc pewnie gdzieś tam w jakimś gabinecie w domu to służyło w początkach XX wieku, może troszkę wcześniej. Nie, to jest tak liść. Dobrze, jeszcze polecam Państwu, ale również około 200 książek, są to autentycznie białe kruski, które należały do gminy żydowskiej w Dąbrowie Tarnowskiej, zostały uratowane dzięki przez komunistów. Ponieważ oni już w połowie lat 70. postanowili remontować ten budynek i zrobić tutaj salę koncertową połączoną z Domem Kultury. Tutaj no i jest tak, że Żydzi zostali wyprowadzeni po raz pierwszy, to było w 1939 roku, to jest po raz drugi przez polskich komunistów w połowie lat 70. Władza komunistyczna zaszantażowała w Związku Krakowie, żeby pobrać ten nieruchomość, tego nie.
było 12 lat temu, więc dzisiaj chciałoby przez dwa lata może pewne krewnie. Taka mała gmina jak nasza, która nie ma dochodów jakichś w postaci dużych biznesów, czy zakładów przemysłowych, to musiała zacząć inwestować w sobie milionów, żeby zabezpieczyć środki własne. Ale warto było, bo Państwo jesteście częścią tej wielkiej pielgrzymki, która liczy 60 wyjazdów na naszą życie, jak mówiłem. Oni przyjeżdżają, nie pamiętam, z różnych kontynentów tutaj do nas, wyglądają różnojęzyczne, różne. Zwykle jest to osoba, zwykle uważają, że ta egzotyka ma w sobie wiele ciekawego. Popatrzmy, kosze z kwiatami, bardzo częsty motyw, to jakieś znaki zodiaku. To jest cały czas też nawiązanie do tradycji, do historii. Kosz z kwiatami ma przypominać świątynię, w której składa się ofiary Bogu. Bo synagoga, wbrew pozorom, nie jest świątynią. To jest częsty błąd, który się popełnia, mówiąc o synagodze, używając synonimu świątynia. Nie jest świątynią, bo ty nie sprawujesz żadnych ofiar świątyni. Jest tylko jedno. Natomiast tutaj żadnej ofiary się nie sprawuje. To są te książki, o których Państwu mówiłem w tablocie, ale też takie różne ciekawostki, jak kości mamuta, jak jakieś hełmy strażackie, heligonki, szwarcy tego powinku o różnych stronach świata. W nocy z 4 na 5 sierpnia 44 samolot w ramach misji dla powstańców warszawskich. Tak, został strącony. I on runął w taką bagnistą ziemię, gdzie na głębokości 5 metrów bardzo dużo jego. Spokojnie z dyrektorem, że wie, co jest najważniejsze. Na pewno jeszcze ma kilka powrót. Wiesz, tam jest. Właśnie, to jest bardzo dobry wniosek.